Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję nowych książek od wydawnictwa HarperKids z serii Akademia Mądrego Dziecka, ale jest to całkiem nowa seria w tej serii Zwyczaje Zwierząt. Styczeń to miesiąc nowości w serii Akademia Mądrego Dziecka i pojawiło się tyle cudownych książek, takich, również takich, których jeszcze nigdy dotychczas nie było. I każda jest w środku niesamowicie wyjątkowa i również właśnie te takie są, bo wcześniej po prostu czegoś takiego jeszcze nie było. Chcę jeść! Jest to książka ze zwyczajami zwierząt, co możemy przeczytać na okładce, ale mamy też tutaj takie zagadki. Zobaczcie, czy to miska z owsianką, którą zjesz na śniadanie? Bo tak to wygląda, ale po rozłożeniu okazuje się, że jest to strzelczyk, rybka, która próbuje upolować pająka. Potrafi to zrobić kropelkami wody. Zaraz pająk stanie się jej obiadem. Zobaczcie, jakiś fantastyczny pomysł. Dwa różne obrazki na jednej ilustracji. Coś fantastycznego. Tutaj strony też nie są takie sztywne. Pokazywałam Wam już też nowości z tej serii o zagadkach, książeczki z zagadkami i tam też te strony nie były aż takie sztywne. No tutaj mamy właśnie coś podobnego, są dość elastyczne, ale mają zaokrąglone rogi i mamy drugą zagadkę. Czy widzisz smakowitego cukierka? A nie, bo to są mrówki miodowe, które w odwłoku przechowują zapasy pożywienia i wyglądają jak baryłki miodu. Następna zagadka. Popatrz, co widzisz. Robaczka, który szuka pożywienia. Co to się okaże? I jak myślicie, co to może być? No oczywiście, że nie robaczek. To kameleon, który poluje na ważkę. Coś pięknego. Dalej nie będziemy już podglądać. Coś musi zostać nieodkrytego. Druga książeczka, Chcę spać, zwyczaje zwierząt. I tutaj tak samo mamy takie małe zagadki na początku. Popatrz, co to? Buteleczka perfum? Nie, to dwie śpiące rybki. Wyglądają, jakby nie spały, bo mają otwarte oczy, a ich ogony poruszają się delikatnie. Dzięki temu woda przepływa przez ich skrzela i pozwala im oddychać. A tutaj mamy kukurydzę? Nie, to nie toperze. A dalej, co będziemy mieć dalej? Popatrz, czy to piłka na boisku? Nie, to śpiące żyrafy. I zwróćcie uwagę, że mamy tutaj ciekawostki na temat tych zwierząt, na temat ich spania. W tej książeczce jest o ich spaniu, w tamtej było o jedzeniu. Więc poza fajną zabawą z odkrywaniem tych stron, z odgadywaniem tych zagadek, możemy się z książek naprawdę fajnych i ciekawych rzeczy dowiedzieć na temat zwyczajów zwierząt. No a na dodatek mają bardzo fajne, kolorowe ilustracje. Więcej o książkach na blogu, w opisie do filmu jest link. Zapraszam Was tam bardzo gorąco. No i zapraszam też na playlistę Dzieciaki Czytają, bo w styczniu w serii Akademia Mądrego Dziecka bardzo fajne nowości się pojawiły, także zaglądajcie na playlistę, czy też do działu wideo na naszym kanale. Tam są wszystkie filmy z nowościami. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.